Dzisiaj chciałbym się zająć tematem, który dotyczy tego, jak żyć dla Boga według przykładu naszego Pana. I tutaj mamy jasne wskazówki do tego, głównie w listach Piotra. I te listy Piotra znajdujemy na końcu Nowego Testamentu. Dlatego warto te listy wziąć sobie do serca, aby tę kwestię rozważyć. I ta kwestia jest tam dosyć mocno omówiona. Na początek może, kim był Piotr? Piotr był rybakiem, uczniem i apostołem. Widzimy go we wszystkich czterech Ewangeliach. To człowiek nieco porywczy, a jednocześnie gorliwie miłujący Pana Jezusa. Te dwie cechy uwidaczniają się w jego spontanicznych wypowiedziach i zachowaniu. Piotr towarzyszył Panu przez 3 lata jego publicznej służby tu na ziemi. Przez ten czas ta wspaniała osoba Pana Jezusa Chrystusa wywarła trwały wpływ na całe życie Piotra. W swoich listach Piotr nawiązuje często do wspólnie przeżytych chwil. Szczególnie 2 wydarzenia pozostawiły na nim niezatarte wrażenie. I to pierwsze to jest z Mateusza 16, rozdział 15, werset. Wówczas, gdy Pan pytał ich, za kogo oni go uważają, a on, nie wahając się, powiedział: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Jezus powiedział wtedy: Na tej opoce zbuduję Kościół mój. Te słowa Pana rozwija Piotr w 2 rozdziale swojego 1 listu, kiedy mówi o zgromadzeniu jako o domu Bożym, o czym czytamy w 1 liście Piotra, 2 rozdział, od 4 do 8 wersetu. I 2 takie wydarzenie, gdy był z Panem Jezusem na Górze Przemienienia, to jest Mateusza 17, rozdział od 1 do 8. Tam oglądał chwałę swojego Pana i słyszał głos z nieba: Ten jest Syn mój miły, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Do tego wydarzenia nawiązuje Piotr w swoim 2 liście, kiedy odnosi się do powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, o czym czytamy w 2 liście Piotra, 1 rozdział od 16 do 18 wersetu. Apostoł Piotr był jednym z 12 apostołów. Wszyscy oni byli świadkami życia, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia Pana Jezusa. Jednak tylko 3 z nich, a mianowicie Piotr, Jan i Jakub, było naocznymi świadkami 3 szczególnych wydarzeń. I tutaj na pewno warto wspomnieć, o jakie chodzi. Po pierwsze, wzbudzenia zmartwych córki Jaira, to czytamy w Marka 5 rozdział, 37 werset. Ukazania się Mojżesza i Eliasza na Górze Przemienienia, o czym czytamy w Marka 9 rozdział, 2 werset. Oraz modlitewnego boju Pana Jezusa Chrystusa w ogrodzie Getsemane, co jest opisane w Marka 14 rozdział, 33 werset. Ci 3 świadkowie zostali poddani szczególnym atakom ze strony wroga Bożego, szatana. Jakuba udało mu się zabić. Natomiast kiedy Piotr zostaje wtrącony do więzienia, Bóg interweniuje, o czym możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 12 rozdział od 1 do 11 wersetu. Bóg posyła on swego anioła, który go, to znaczy Piotra, stamtąd wyprowadza, bo miało zostać zachowanych 2 świadków. Tak więc natchnione świadectwo o Panu Jezusie Chrystusie było dalej składane przez 2 z nich, Piotra i Jana. Piotr w swoim drugim liście wyjaśnia: Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa,
nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Czytamy o tym w drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, 16 werset. Jan w swoim pierwszym liście pisze, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. To jest pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwszy werset. Bóg użył Piotra chodzącego przez 3 lata z Panem Jezusem Chrystusem jako swojego szczególnego świadka. Jego, czyli Piotra, świadectwo znajdujemy zarówno w Dziejach Apostolskich, jak i w listach. Także Piotr był ewangelistą. Pan Jezus Chrystus powierzył Piotrowi 2 zadania. Obydwa otrzymał w czasie łowienia ryb. O pierwszym z nich można przeczytać na początku Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale, od 1 do 11 wersetu. Na słowo Jezusa Piotr zarzucił sieci na połów. Połów okazał się tak obfity, że sieci zaczęły się rwać. Będąc pod wrażeniem dobroci i mocy Pana, Piotr pada na kolana, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bom jest człowiek grzeszny. Piotr widzi, że w obliczu jego świętości, świętości Pana Jezusa Chrystusa, Piotr jest grzesznikiem. Ale Pan odpowiada mu: nie bój się. Bez względu na to, co Piotr zobaczył w sobie, nie powinien się bać. Dlaczego? Ponieważ Pan Jezus Chrystus, On przyszedł po to, aby na krzyżu zostać uczyniony grzechem, nie tylko za Piotra, ale za wszystkich, którzy w Pana Jezusa wierzą. To jest gwarancja, że nie pójdziemy na wieczne zatracenie, na które zasłużyliśmy. I także od tej pory ludzi łowić będziesz. Pan Jezus Chrystus w tym momencie powiedział rybakowi Piotrowi: będziesz łowił dla mnie ludzi. Jest różnica między łowieniem ryb a łowieniem ludzi. Gdy złowi się rybę, ona traci życie. Kiedy dla Pana Jezusa złowi się człowieka, on życie zyskuje. Taka jest służba ewangelisty. Zwiastuje on ludziom dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, aby mogli mieć życie wieczne. Tego zadania podjął się Piotr. W Dziejach Apostolskich widzimy, jak sprawował on służbę ewangelisty jako rybak. Wiedział, że ryby można łowić na 2 sposoby. Za pomocą sieci lub za pomocą wędki. Piotr używał więc obu tych metod. W rozdziałach 2 i 3 łowił siecią, w cudzysłowie łowił. Dwukrotnie zwiastował Ewangelię przed wielkimi tłumami. Skutkiem tego 1000 ludzi uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast w Dziejach Apostolskich, 10 rozdział, widzimy, jak zarzucił wędkę. W cudzysłowie zarzucił. Udał się do Cezarei, aby ludziom zgromadzonym w domu Korneliusza zwiastować dobrą nowinę i przyprowadzić ich do wiary w Zbawiciela, to znaczy Pana Jezusa Chrystusa. Piotr także był pasterzem. Pasterz to jest to drugie zadanie, jakie Piotr otrzymał od Pana Jezusa Chrystusa. Miało to miejsce również w związku z łowieniem ryb, o czym czytamy w Ewangelii 21. Czytamy, że poszedł łowić Piotr. Nierozpoznany, stojący na brzegu Pan Jezus Chrystus kazał rybakom ponownie zarzucić sieci. I tym razem złowili oni mnóstwo ryb. Pan Jezus Chrystus czekał na nich na brzegu i zaprosił ich na śniadanie. Była to okazja do szczerej rozmowy ze swoim uczniem. Przebaczenie po zaparciu się Pana uzyskał Piotr już przy pierwszym ich spotkaniu, o czym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 15. Teraz otrzymuje od Pana oczyszczenie i przywrócenie do służby i w ten sposób cała sprawa zostaje definitywnie zakończona, o czym czytamy
pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. Równocześnie Pan powierza Piotrowi trzy zadania. Jakie? Po pierwsze, paść owieczki moje, paść moje jagnięta. Po drugie, strzeż moich owiec. A po trzecie, paść moje owce. Czyli paść moje jagnięta, strzeż moich owiec i paść moje owce. Pan Jezus Chrystus powierzył Piotrowi wierzących pochodzących z narodu izraelskiego. Miał on służyć im jako pasterz. Zadanie to Piotr wiernie wypełnił. Potwierdzają to oba jego listy.